Proszę Państwa, wybory samorządowe to są najbardziej fałszowane wybory w Polsce. Tutaj są bezpośrednie interesy lokalnej władzy do tego, żeby zdobyć tą władzę, nie zawsze uczciwymi metodami, i życie pokazuje, że to są najbardziej brutalnie fałszowane wybory w Polsce. Dlatego przed nami bardzo ciężka praca, jeśli chcemy, żeby rządzili nami ludzie przez nas wybrani, a nie hochsztaplerzy, którzy nieuczciwie doszli do władzy. Bardzo ważne jest, i to może zrobić każdy z Państwa, założenie bazy fałszerstw wyborczych. To bardzo by pomogło w monitorowaniu, tak będzie Pan mógł zapytać za chwileczkę. Tak, baza fałszerstw wyborczych, ponieważ te zgłoszenia są rozproszone i te świadectwa fałszerstw wyborczych lądują w sądzie. Sąd bardzo rzadko, nawet kiedy przyznaje rację, to zmienia, jakby zarządza ponowne wybory. Także bardzo by się przydało, żeby te świadectwa fałszerstw wyborczych, pan tutaj pyta jakie, no ja odsyłam do wiedzy, do konkretnej wiedzy. Pan tutaj odsyła do sądu, ja pana odsyłam do sądu. Ja panu mogę kilkadziesiąt takich przypadków wyliczyć. Panu dostarczymy tą wiedzę. Każdy, kto odrobinę wysiłku włoży, to sam znajdzie takie świadectwa. Ja zachęcam Państwa jeszcze raz do tego, do założenia bazy fałszerstw wyborczych, to każdy może zrobić, do świadomości, do po prostu zainteresowania się tym problemem, do tego, żeby przypilnować uczciwość wyborów. Oprócz naszej aktywności jako mężów zaufania, potrzebujemy również zbudować system, alternatywny system liczenia głosów, który by kontrolował system Państwowej Komisji Wyborczej, ponieważ na poziomie systemu, te fałszerstwa dokonują się na poziomie poszczególnych lokali wyborczych, ale również na poziomie systemu informatycznego. Poradnik męża zaufania na stronie Solidarnych 2010. Można się z nim zapoznać, można w praktyce przeszkolić się, jak sprawować tą funkcję. To jest misja. To jest bardzo ważna funkcja, która umożliwi nam przypilnować uczciwość wyborów. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim organizatorom. Dziękuję, którzy zostali wymienieni na początku. Dziękuję Fundacji Kocham Obciach. Dziękuję Niepoprawnemu Radiu.pl. Dziękuję Klubowi Ronina i wreszcie ukochanym Solidarnym 2010. Dziękuję również Telewizji Republika, przez którą być może uda się dotrzeć do szerszej publiczności z tą bardzo ważną misją przypilnowania uczciwości wyborów w Polsce. Dziękuję Państwu bardzo.